Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony ponownie Magat. Witam Was, moi drodzy, w kolejnym materiale związanym z rozdzielaniem nowych perków kapitańskich. I tym razem zajmiemy się krążownikami. Tutaj dosyć sprawa jest yy, ciężka, bo krąż wiele krążowników straciło możliwość grania z buildem na survival, co na krążownikach wydawało mi się, że było yy, dosyć korzystnym wyborem. W tej chwili nawet nawet gdybyśmy chcieli, to nie mamy po prostu możliwości zrobienia buildu na survival na krążowniku, także to jest straszliwy problem. I niestety musimy grać w związku z tym zupełnie inaczej. Teraz tak, ja Wam pokażę, jak zrobiłem te krążowniki, i jeszcze na początek dodam, bo potem zapomnę oczywiście, że gdybyśmy chcieli dostosować się do obecnej mety, do tego co się dzieje w bitwach randomowych, to należałoby na każdym okręcie zamontować na ostatnim slocie tutaj moduł na zasięg. To by na pewno nieco ułatwiło rozgrywkę. W tym, w tym momencie 17,6 mamy kilometra na zasięgu. Na przykład na ZAO montujemy sobie taki moduł i mamy kilometrów 18,8. Można, oczywiście, jeszcze spotera tutaj zamontować, żeby strzelać sobie największe większe odległości w razie potrzeby, ale ja póki co mam tutaj umiejętności. aż moduł legendarny, także yy, więc tak. Przejdźmy, może do kapitanu, żeby tu zbędnie nie ględzić. I tak, jak widzicie, kapitan jest 19 punktowy. Yy, mamy tak, smarowanie trybów, czyli przyspieszony obrót dział, ekspert w ładowaniu, czy wprawny ładowniczy, jak się teraz nazywa, żeby skrócić czas przeładowania działu. Ja zawsze używam tego na okrętach, które mają solidny wygar i dobre kamo, bo zawsze jest szansa oczywiście, jeszcze do tego długie przeładowanie się przydaje, bo to jest już też kluczowy element. Nie mówię, że musi być, ale. Wyobraźcie sobie sytuację, gdzie wypływacie sobie za o na burtującego się do was minotaura. W wykrywalni jesteśmy z 9,9, widzimy go na 10,5. Mamy załadowane obeki. Delot zajmuje nam tutaj 13,7 w tym czasie on może kilka razy pozycję zmienić a tak mamy chociaż połowę tego czasu żeby założyć pepance i żeby go zdmuchnąć jedną salwą, dlatego na takich właśnie sytuacji ten, używam tego perka na okrętach, które dosyć długo ładują gdzie będę żonglował amunicją nie wszędzie się to przydaje, ale na, akurat na japońskich krążownikach myślę, że ok yy, bardzo podobny kapitan będzie obsługiwał też Yoshino, ja to sobie jeszcze sprawdzę bo to jest Isoroku tutaj czym to się różni aha, tu mamy osaczonego a tu mamy, no jest kilka różnic, ale ogólnie niewiele. Więc ogólnie chodzi o to, że będziemy gdzieś tam korzystać z tego, że kamuflaż na tym okręcie jest dosyć przyzwoity. Będziemy próbować podchodzić jak najbliżej i jak najmocniej bić. Przy czym, no. Możemy oczywiście założyć moduł na zasięg i zmienić nasze ustawienie, co dodać jeszcze ciężkie pociski OBI PP, żeby większe obrażenia robić na większym dystansie kosztem naszego kamuflażu, ale to jest taki build, powiedziałbym, na ZAO standardowy. Można to zrobić jeszcze na przykład na taki sposób. Żadnego kamo, tu się nie bawimy w nic i zostaje nam jeszcze jeden punkcik, który bierzemy wtedy tutaj, bo tutaj brakuje, widzicie, jednego, ale jeszcze dobijemy dwa, bo to 19-punktowy kapitan. To tutaj bierzemy nadzorcę, i tutaj bierzemy sobie eksperta w ładowaniu. I wydaje mi się, że to jest full opcja. Przy czym tak, wykrywalność wynosi 12,6 km, a tutaj będziemy mieli 17,5 Także ja jednak pozwolę sobie pozostać przy swoim poprzednim wyborze i tak to będzie wyglądało. Jakoś tak to chyba było. Coś mi tu jeszcze brakuje, jeden punkt zostaje. Można wziąć to i za ostatnie dwa chyba wezmę sobie Pelotkę. Także tak by wyglądało Zao. Bardzo analogicznie możecie zrobić sobie Yoshino i Azumę, jeżeli ktoś gra, bo to będzie bardzo podobny styl. Widzicie, że żadnych perków tutaj na torpedy nie mam. Z tym, że na Yoshino jest Yamamoto wsadzony, więc też drobna różnica tutaj. Nie osaczony, a Mist działonowy jest zrobiony i poza tym bardzo podobnie. Franżowniki amerykańskie. Tutaj też raczej build taki standardowy. Wprawny ładowniczy przy przeładowaniu 5,5 5 nie jest aż taki potrzebny, ale czasem te kilka sekund nie zaszkodzi mieć więcej. Tutaj pelotka, tutaj pelotka. I reszta taka do palenia i trochę na survival, mieć nadzorce chociaż więcej, naprawkę jedną i dłuższy czas działania nadaru, bo dzięki temu radarowi możemy wykrywać dedeki, które będą sobie wpływały na kapy. Oczywiście, jeżeli będziemy na tyle blisko, żeby tego kapa zadarować, bo wiadomo, że podchodzenie blisko takich punktów może się kończyć szybkim zgonem, w związku z tym, że nie mamy wsparcia od naszej drużyny, która stoi sobie gdzieś tam na 20 km od punktów do zajęcia. Więc. W większości krążowników wybieramy na początku teperki, które mają jakiś sens, a potem te, które no może najmniej będą utrudniały, które będą najsensowniejsze, więc wydaje mi się, że można tu się bawić w pepance, ale amerykańskie pepance z tych z Desa zwłaszcza są dosyć mocne, więc wydaje mi się, że nie trzeba tego aż bufować, ile to zadaje tutaj. Maksymalnie 5000 dostajemy 5%, no to tam jak chcecie, możecie, ale niekoniecznie. Wooster jest jeszcze niedokończony, dojdą dwa punkty, jeszcze i zostanie za to wzięta z lotników. Jak widzicie, jest wzięte IFHE, jest wzięty kamuflaż nadzorca, bo zawsze jedna naprawka więcej to dłuższe życie w bitwie, adrenalina. Podpalacz, czy jak to się tam nazywa, pirotechnik, tutaj mamy szansę na pożar 8%, 8 Tu również wydłużenie czasu działania hydro i radaru, bo wiadomo, im dłuższy radar, tym większa szansa na to, że coś zabijemy. No i tutaj eksperta yy, wprawnego ładowniczego nie mam, bo tu się ładuje to 4 sekundy, więc no, zdążymy zmienić typ amunicji. Puerto Rico i Salem oraz Alaska obsługiwane są przez tego samego kapitana, którego mam tutaj, gdyby ktoś pytał. To jest okręt testowy, na jego temat Wam na bardzo nie mogę nic powiedzieć, więc tylko wspomnę, że go mam, to taka Atlanta 10-tierowa, dziesiąto, 10-tierowa. I tutaj mam wsadzonego Kuzniecowa jako, to, jako na okręt premium, też dosyć podobny build do tego, co Wam prezentowałem na innych okrętach. Mamy tutaj ciężkie, ciężkie pociski przeciwpancerne, ale na bardzo niewielu okrętach mam wzięte ciężkie pociski OB i PP, chyba na praktycznie żadnym tego nie wziąłem. I tak, czyli no... Próbujemy zrobić trochę tego survivalu, żeby dać nadzorce, kamo i widzimy. 14,1 km wykrycia z powierzchni, zasięg ognia 21, także wydaje mi się, że w miarę to sensownie wygląda. Szansa na pożar wzięta, podwyższona, mamy 20%, także no staram się te okręty, te krążowniki robić na tyle, żeby były jak najbardziej użyteczne. Newski jest wzięty również pod pożary. Kolejne dwa punkty, jakie będą tutaj brane, to będzie z moral lotników. I tutaj mam ciężkie pociski, akurat, ale tym okrętem będę grał dosyć yy, tak w drugiej linii, raczej właśnie w ruchu będę sobie strzelał do tego, co się tam w zasięg nawinie. Zasięg 19 km, więc wydaje mi się, że w zupełności wystarczy. Yy, tutaj mamy Pietro Pawłowska. Bardzo podobny build do tego, co na Moskwie, jak widzicie. Tutaj tylko drobna różnica tu. Piotro Pawłowski będzie miał jeszcze tutaj sobie lotników. Stalingrada będzie obsługiwał ten sam kapitan z Moskwy, a Smoleński jest zrobiony następująco. Przy czym tutaj kolejne dwa punkty to będzie najprawdopodobniej też pelotka, bo lotni się teraz narobiło całkiem sporo, ale tu żaden z tych perków nie jest nam. Niezbędny z tych na dole. I w ja na smoleńsku nie biorę, bo gram tu bardziej na pożary. I w chwili obecnej 10% przy 16 pociskach w salwie to wydaje mi się, że to dosyć konkretna siła i szansa na podpalenie obrót dział bezsensowny, przeładowanie bezsensowne, wydłużenie czasu działania hydro by się nam przydało w zasadzie wytwornicy dymu bez potrzeby, bo ona się tak na tyle długo pracuje, że jesteśmy w stanie ładny kawałek sobie tam zasłonić tym dymem. No i tutaj jak już wspomniałem, nie biorę, ale za to ciężkie pociski OB i PP mam wzięte, gdyż kaliber do kary dla spota to jest minimum 149 mm, a tu mamy mniej, więc można to spokojnie wziąć. Hindenburg. Można go zrobić pod zasięg i bić sobie z daleka. Ja tutaj mam dwa punkty wzięte, więc najprawdopodobniej będzie jeszcze wzięta z mora lotników. i to nawet starczy na to, bo tutaj zapomniałem przydzielić i za ostatni punkt ci będzie ostrzeżenie nadchodzącym ogniu przeciwnika taki też średnio dystansowy okręt. Ja, Jak widzicie, mało który krążownik proponuje Wam zrobić typowo pod zasięg, bo w sumie nie w tym rola. Minotaur, mój ulubiony okręt, jak widzicie zrobiony też tak raczej, no nie powiem, że zasięgowo, bo tutaj na zasięgu grać ciężko, 15,8, w tym momencie wzięty mam radar, ale to jest tylko na, na rankedy, na randomie gram z dymem, mam nadzorcę. mam tutaj ekspert, Sprzętu eksploatacyjnego, ale to głównie na hydro. Mi chodzi o to, żeby hydro działało dłużej, tam dym to jest bez, bez różnicy. Adrenalina, kamuflaż i mistrz działonowy to jest piękny perk, który daje nam 8% na szybszym przeładowaniu artylerii, jeżeli gramy na radarze. Bo wtedy pamiętajcie, że u nas radar to jest 9,9, a wykrywalność z powierzchni 9,1. Więc jak ktoś nas wykrywa, pykamy radar i nam ten perk od razu działa. No ale oczywiście to jest konfiguracja radarowa. Ja przypominam, gram na randomach z dymem. Goliat. Bardzo podobny build do tego, co Wam w większości prezentuje. Z muru Lotników będzie wzięta za ostatnie dwa punkty. Heniutek też bardzo podobnie. A Wargaming doskonale to jeden z widzów Krycin dokładnie podkreślił, że Wargaming mówił nam, że no jak wejdą nowe drzewka, to będzie można tyle buildów robić, że będziemy na każdy okręt praktycznie co innego stosowali. A tu jak widzicie, gówno prawda, gdyż są perki, które się przydają i są perki, które są totalnie bezsensowne no bo uszkodzenia od torped na krążowniku. Na jakim? Na ZAO. Ostatecznie, jak chcemy grać pod kamo, no to zakładamy sobie torpedę 12 i możemy się tak bawić, ale w większości przypadków to perki są, które totalnie nie mają racji bytu. Yy. Aha, nie ma tego perka. Dobra, tutaj mniejsza to Kiedyś miałem IFHE na Henryku, w tej chwili przebicie 40 mm wynosi. Yy. A sprawdźmy, jakby to IFHE wziął, to ile będziemy mieli przebicia? No tak, tylko testowo. Ile? 50 mm. Można się tak bawić. Można. Wtedy bym polecał ewentualnie takie coś i za ostatnie e, ostatni punktik tu i tu bym rozdał. Tak bym zrobił. Full opcję na, na e, Bilda z Iwchę na Henryku. Kolbert to jest inna bajka. Kolbert jest zrobiony następująco, jeżeli ktoś jest ciekawy. Również mamy ciężkie pociski OBIPP, w związku z tym, że kaliber jest mniejszy, nie mamy kary. Szansa na pożar zwiększona wynosi 9%. No Przy takim sraniu pociskami 3-4 sekundy na 16 rur to wydaje mi się, że opór. Ekspert przeżywalności, gdyż ten okręt ma bazowo, no tam 30. Ile? 36 tysięcy. No to, jak mu dodajemy 4 tysiące, to jest dosyć spory procent. No i kamo, oczywiście, nie mamy możliwości zmiany, jeżeli chodzi o perki zasięgu naszego. Nie ja mam tutaj założony moduł na zasięg. Tak, mam moduł na zasięg 16 km na kolbercie w zupełności wystarcza. Wcześniej było 16,6 i miałem tutaj reload założony, ale teraz dalej jest ok. Na Smoleńsku chyba założyłem zasięg w tym momencie. Sprawdźmy jeszcze. Tak, jest zasięg 16 km z dymem to już w zupełności wystarczy. No i ostatni okręt, czyli Wenecja. Bild, jak widzicie, nie zaskakuje za mocno. Ostatni, y, ostatnie dwa punkty, jakie wezmę, to będzie mora lotników. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o te okrążowniki. Y, gdybym miał wam powiedzieć, że zróbcie sobie okręt do strzelania z daleka, to wziąłbym sobie na przykład Hindenburga. Wziąłbym tutaj ciężkie pociski oznakowo i założył moduł na zasięg. To by raczej była jedna z, niewielkich, z niewielu różnic, i zrezygnowałbym pewnie z ciężkich pocisków przeciwpancernych na korzyść tego. Można by się jeszcze bawić ze zdjęciem kamuflażu i przejściem na przykład na któryś z tych perków albo mistrz działonowy, albo osaczony. I to by była taka opcja, jeżeli chcecie grać pod zasięg. Przy czym no, nie polecam tego. Wiadomo, że. Wszystko teraz siedzi daleko z tyłu i kampi, więc to też nie jest wyjście, którego należy się wstydzić, no bo po prostu trzeba się dostosować do tego, co się obecnie w grze dzieje. I w tym materiale to jest wszystko. W następnym materiale omówię Wam moi drodzy pancerniki i lotniskowce. I to będzie koniec, jeżeli chodzi o perki w nowej wersji. Także w tym materiale to wszystko. Do usłyszenia. Cześć i na razie.